Metro się łączy, czyli metro tylko do dworca Wileńskiego. Następny przystanek, parking, parkuj i jedź, Winnica. A także 26 lat pierwszej linii metra. I ciekawostki papiernicze z Warszawy Gdańskiej. O tym nie tylko, w niedzielę, 7 listopada, w mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć to wząż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Jest to opóźnione, ponieważ wczoraj nagrywam odcinek specjalny, a dzisiaj jeszcze, czyli w niedzielę, kiedy to nagrywam i to późno nagrywam, jak widzicie, jest ciemno, to jeszcze miałem parę zleceń, ale dobra, mniejsza z tym, lecimy z windami, bo windy tutaj się dzieje trochę. Mianowicie po pierwsze, Politechnika, awaria. Plac Wilicona, awaria. Następnie mamy prace modernizacyjne na stacjach metra. Służew i Pole Mokotowskie. I Pole Mokotowskie to jest właśnie nowy remont. Od wtorku 9 listopada do 10 grudnia będzie ta winda nieczynna. I ona jest po stronie zachodniej przy Alei Niepodległości. Od strony Alei Niepodległości. Także to jest dobra nowina, że faktycznie remont wind idą dalej. Natomiast metro nie kończy się na tym. Jeszcze wróci na sam koniec, pomijając ten temat, bo łączy się na Targówku, czyli nowe stacje metro Brudno, Kondratowicza i Zacisze zaczynają się łączyć z stacją metro Trocka i konkretnie z całym systemem drugiej linii metra. No, ponieważ to chwilę trwa, a konkretnie od 6 do 13 listopada, pociągi będą jeździć na kursie skróconym tylko do dworca Wileńskiego, jeśli jakiegoś bagażu nie zostawią. A pomijając to, no to oczywiście jeździ linia autobusowa ZM2, bardzo znana, czyli za metrą, na dosyć odjechanej trasie, czyli metro Trocka, metro Targówek Mieszkaniowy, Szwedzka i dworzec Wileński. No. Z tym, że trzeba warto tutaj zwrócić uwagę, że przystanek Szwedzka nie znajduje się bezpośrednio nad metro Szwedzka, tam trzeba dojść tam z parę metrów. No ale jest dobrze, więc jest dobrze. No ale ZTM uruchomił już coroczną mniej więcej linię MPP. I teraz macie parę sekund, aby wymyślić, co ta linia oznacza, co ten skrót oznacza. W ogóle ja się nigdy nie przejechałem tą linią i chyba nie przyjadę, chyba że będę jakiś film nagrywać w tej linii. Bo jest to dosyć ciekawa linia. I już wam wytłumaczę, to jest mobilny punkt poradnictwa. Kursuje on zazwyczaj w zimę dla osób w kryzysie bezdomności. Można tam dostać posiłki, pomóc, wysłuchać, pomoc psychologa i nie tylko. Także tam dosyć ciekawa linia. Kursuje na starej trasie, zazwyczaj zatrzymuje się również na przystanku takim specjalnym metro Księcia Janusza, który został tam wmontowany w miejscach, gdzie jest najwięcej bezdomnych. Mniej więcej ta linia jeździ. I chyba do łaźni też dojeżdża. Jest całkowicie też bezpłatna i usługi z niej są całkowicie bezpłatne. Tak samo jak transport publiczny dla osób bezdomnych. Ale mniejsza z tym, bo lecimy z kolejnym tematem od ZTM-u. Tym razem Winnica. Tramwaj, kierunek Winnica. W końcu Winnica wraca do nas. I o ile nie dowiedzieliśmy się czegoś nowego na temat ZDM-u łączącego Modlińską z Światowida w tym rejonie, to i tak nie idzie im źle. Bo już w 19 listopada i 16 listopada będzie spotkanie online. Ja będę tym pierwszym, może nawet jakiś live'ik z tego zrobimy z mojej recenzji na żywo. Z tego co będę pokazywać, zobaczymy. Napiszcie w komentarzach co o tym sądzicie. Natomiast, no tak, parkuj i jedź Winnica. Jest planowany, ma powstać, nie wiemy kiedy powstanie, nie wiemy czy będą fundusze, ale raczej na pewno powstanie, bo jest zbyt ta inwestycja przygotowana pod to, żeby tam był ten tramwaj, bardziej niż przy innych węzłach środkowych na drugiej linii metra, które jeszcze nie powstały i nie wiadomo czy powstaną. Karolin, Lazurowa, metro Brudno? No jest dosyć dużo takich parkuj i jedź, które miały powstać, a jeszcze nie powstały. Ale tutaj miejmy nadzieję, że będzie inaczej. A tutaj dokładnie 16 i 19 listopada będzie można zobaczyć jak koncepcję, jak to by wyglądało i później przedstawić swoje opinie jako mieszkańcy, co o tym sądzimy. Ja serdecznie zapraszam, całość się będzie odbywać online na YouTubie. Linki do tego w opisie.
No i tak, kolejna to SKM-ki, kolej mazowiecki w skrócie. No, zmienia się rozkład jazdy dla pociągów od 7 listopada, czyli od jutra. Chyba, że oglądacie to już poniedziałek, to od dzisiaj. No i większość pociągów SKM linii S3 będzie zaczynała i kończyła kurs na przystanku Warszawa Powązki. Część będzie dojeżdżać do Woli. Przy S2 tam trochę będzie lekkich zmianek. No i przy S1 też jakieś będą drobne zmiany. No i tak, tutaj na razie przy SKM-kach dużych zmian nie ma, bo peron 9 będzie otwarty w grudniu. Natomiast większe zmiany, które mogę powiedzieć, to są przy kolejach mazowieckich. Bo RL-ka dojeżdża tylko do Warszawy Centralnej i to podobno już miało jakiś dłuższy czas miejsce. Natomiast co jest ważniejsze, to jest to, że z biletem Kolmazu możecie spokojnie jechać autobusami na wybranych trasach. Główna trasa, która jest, możecie jechać w dowolnym autobusie na dowolnym trasie, no to jest od PKP Wola do Ronda Zasłonów Syryjskich i dalej do Warszawy Zachodniej. To jest, tam możecie jeździć z dowolnym biletem Kolmazu, oczywiście ważnym, żeby nie było. No i drugi odcinek to jest na odcinku Warszawa Centralna, Warszawa Lotnisko Chopina. I tutaj też jest trochę to podzielonych. No w dużym skrócie linii, na których można jeździć na tych odcinkach to 175, 136, 154, 167, 178, 184, 186, 414 i 523. Ja mam rzadko bilet tylko i wyłącznie od kolei mazowieckich, więc niestety z tego honorowania w tą stronę na razie nie skorzystam. Dobrze, idziemy dalej, czy Plac Pięciu Rogów, tam się dużo zmieniło, bo ulica Szpitalna jest teraz przejezdna, z tego co pamiętam. I dzięki temu autobusy jadą inaczej, mają już tam przystanek w miejscu docelowym, co prawda jeszcze bez docelowych wiat i przystanków, ale mniej więcej zatoczki są już docelowe. Tu mamy proszę bardzo parę zdjęć, które możemy sobie przejrzeć, jak to wygląda. No, ulica Chmielna jest trochę, bym powiedział, mocno odcięta od jakiegokolwiek komunikacji, jednakże dojazd podobno jest pozostawiony. Na ile to jest prawdziwe, możecie sprawdzić samemu, będąc na Placu Pięciu Rogów, a w materiale o tym jeszcze porozmawiamy bezpośrednio z Sykutem i wam pokażemy, jak to wszystko wygląda, bo trochę tego się tutaj dzieje oczywiście, jak zawsze. Natomiast tutaj zobaczycie, bardzo ładnie mi się podobają te nowe płyty, chociaż mało zieleniny jest jeszcze później, ale miejmy nadzieję, że to się będzie zmieniać. W sumie po tej stronie to faktycznie jest mało zielonego, później będzie... Szkoda, że na ulicy Szpitalnej faktycznie mało co zielonego powstało. Dobrze, ZDM, czyli... Oto samochód, który służy do e-kontroli. W pełni elektryczny owoc współpracy ZDM i Polskiej Spółki Informatyczno-Technologicznej. Chyba nie muszę dużo mówić. Kolejne dwa pojazdy. Oczywiście tam Unia coś pomogła. Lecimy dalej. Czyli nowe centrum Warszawy. Jest umowa na przebudowę przejścia dla pieszych obok Trzaskowskiego, a konkretnie obok Placu Bankowego. Faktycznie te przejście dla pieszych jest takie bezpieczne. Dzięki czemu można przez te trzy pasy przekraczać je bez jakiejkolwiek sygnalizacji świetlnej. Gratuluję. Na szczęście ZDM w porę reaguje. W porę, no trochę lat minęło. Aby coś z tym zmienić. Na dobrą zmianę, pomijając to, że tu będzie sygnalizacja świetna, tramwaje będą mogły tutaj stawać i spowalniać się. Akurat tamtędy teraz rzadko jeżdżę, więc to nie dla mnie problem. Natomiast największym zaletą jest według mnie to, iż tutaj na tym przejeździe, przejściu dla pieszych będą też postawione ścieżki rowerowe i przejazdy rowerowe. I to według mnie dosyć duża zaleta. Co prawda te ścieżki rowerowe będą donikąd, ale lepiej, żeby były, niż ich nie było. Poza tym i tam i tak dużo rowerzystów jeździło po tym przejściu dla pieszych, więc to jest ważne. No i tak do poniedziałku do godziny 20 ulica Gruczewska jest zamknięta całkowicie. Tutaj przejazd tylko jest dla autobusów pozostawiony i wjazd do Wola Parku jest zamknięty od strony Bemowa, jakby coś. Także to jest też ważna zmiana, ale tylko do poniedziałku. Chciałem wam pokazać po prostu, że takie coś tutaj uruchomili. Tu jest też ciekawy jest wjazd tylko do osiedli Gruczewska 181 i do Gruczewska 179 został pozostawiony i do nich można dojeżdżać. Także takie ciekawostki. Z Gruczewskiej 179 ja zawsze statuję dronem. Dobrze, no i tak, kolejne prace budowlane na Wybrzeżu Helskim i Szczyńskim dobiegają końca. To jest dobra nowina, bo trochę długo to robią, naprawdę. O tym też długo oczekuję materiał. Miejmy nadzieję, że teraz z Sykutem się tam pojawimy, pokażemy i tak dalej. No i tak, sprawę też się zastanawiam, czy widzicie telefon, bo tu mam podgląd na to, co się dzieje w aparacie. No i tak, mamy proszę bardzo, tu parę zdjęć. No, jest to dosyć, bym powiedział,
oddestaudowana ta ulica, tak jak była, jeżeli chodzi o ilość pasów dla samochodów. Natomiast poprawiły się na pewno ścieżki dowodowe, to, że są po dwóch stronach, to, że jest nowy, lepszy wał, jest trochę więcej zieleniny, jest to lepiej o wiele wyglądające niż wcześniej tam pod zoo. No i co? Czekamy, aż w całości to dadzą i kładka, bo o kładce jeszcze więcej, ale to za chwilę, bo zanim kładka, to jest wojewoda, który przegrał z miastem o ustawę krajobrazową. Miasto wygrało i będzie ustawa krajobrazowa, więc czekamy bardzo. Chodzi głównie o te reklamy, które szpecą Warszawę. Będzie ich mniej, będzie to bardziej skontrolowane przez miasto i miejmy nadzieję, że to dosyć szybko wejdzie, bo im mniej billboardów i innych reklam, takich poustawianych na dziko, jak przy zachodnim, co nie? To będzie coraz lepiej. Więc na to też niezmiennie czekamy. No i wracając do kładki, kładka już jest dosyć blisko, bo bez żadnych odwołań przeszła cały proces legislacyjny. Jeszcze nie było podpisanej umowy, ale to, że nie było żadnych odwołań od innych osób i Budimax faktycznie to wygrał, to dobra nowina, bo szybciej będzie budowa. Swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądać budowa, czy będą jakieś utrudnienia na bulwarach, dosyć duże. No i jak będzie postępować to? Czy tak samo jak Budimax zbuduje zachodnią, to będzie... Czy trochę będzie... No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że też z tego będzie specjalna seria. Może kładka przez Wisłę. Ale to jeszcze za jakiś czas, zanim tu będą budować cokolwiek, to jeszcze się trochę zajdzie. Natomiast metro, pierwsza linia metra, ona już ma trochę lat, nie sądzicie? Konkretnie 26 lat temu została uruchomiona. To jest długo. I systemy i sprzęt, które tam są, wiemy, że nie od lat, są już trochę stare. Na szczęście metro modernizuje i demontuje ten stary odcinek najstarszy od Kabat do Wilanowskiej i Politechniki, ale no wszystko czeka, aby na większe przebudowy, jak nowe tory tam na Kabatach, nowy system wykrywania, gdzie jest w danym miejscu pociąg, no i inne bariery, które będą tutaj zmieniane. Głównie teraz to będzie właśnie zmiana i poprawa jakości, znaczy w ogóle kompletna wymiana na nowy system identyfikacji pojazdów, w którym miejscu jest pociągu, dzięki czemu pociągi będą mogli jeździć szybciej. Co nie zmienia faktu, że i tak tory odstawcze, które są na przykład za Kabatami, nie są w pełni możliwe do wykorzystania aktualnie z aktualnym układem torów. I to się ma zmienić podczas przebudowy, ale wszystko, co będzie tutaj powstawało, żeby jak najczęściej pociągi mogły się pojawić na pierwszej linii metra, a coraz częściej jeździć, nieco 2,20, tak jak to jest teraz w godzinach szczytu, tylko jeszcze częściej, to zależy od miasta, bo to miasto finansuje w całości metro. Gdyż metro warszawskie tylko wykorzystuje infrastrukturę, która jest w całości w posiadaniu miasta stołecznego Warszawy. Jest to tam pieniądze i tak dalej przypuszczone głównie przez ZTM, dzięki czemu trochę to idzie sprawniej. Jednakże nie wiemy, jak to faktycznie pójdzie dalej. Mam nadzieję, że to zdanie, które to sobie powiedziałem, miało jakikolwiek sens, bo chyba ja zaczynałem z 5 razy. Wy to oczywiście tego nie będziecie widzieć, bo jak zawsze się gdzieś tam przejęzyczam, tak tutaj zauważę, to je tam tnę, mniejsza z tym, to mam dużo roboty przy tym później. No dobrze, na koniec jeszcze parę informacji. Czyli nowe Bambaye Hyundai w Warszawie, kolejne przyjechały dwa dwukierunkowce. Nie wiemy, kiedy będą jeszcze w użytku, miejmy nadzieję, że dosyć niedługo, tyle mogę wam powiedzieć. I to ma być jeszcze na jesieni, czyli pewnie w listopadzie zobaczymy już na jakiejś trasie. I to będą dwa kolejne przyjechały, więc dwa kolejne może niedługo będą już w użytkowaniu. Natomiast z tego co słyszałem, przyjechał też jeszcze jeden kolejnego dnia i ten był już jednokierunkowy długi. To jest ciekawe, zobaczymy ile będzie osób mogło usiąść na kanapie tylniej, bo to zawsze jest ciekawe i wtedy więcej osób może się zmieścić. I najciekawsze, jak będzie wyglądać w całości krótki Hyundai. No tutaj akurat jeszcze nie wiemy, krótki Hyundai pojawi się raczej chyba w nowym roku już dopiero, bo one będą trochę później produkowane przez Hyundai. No i tak, na koniec ciekawostka bardziej, czyli Warszawa Gdańska, papierowe składy jazdy naklejone na wyświetlacze. Logopo się tłumaczy tym, że ludzie się skarżyli, że te wyświetlacze i tak nie działały. No, nie bez powodu istnieje grupa na Facebooku Nowomediawka. No ale faktycznie te wyświetlacze nieco często działały, jednakże naklejenie papierowych rozkładów na wyświetlacze to jest wyższy poziom PKP, to trzeba wam przyznać. No i tam się też tłumaczę, że będzie przygotowana niedługo modernizacja tych wyświetlaczy. Miejmy nadzieję, że będą działać lepiej niż aktualnie z tymi możliwościami zawieszania. No i na koniec trzy sondaże. Po jeden jest z poprzedniego odcinka, ale zauważyłem, że ma już 525 głosów, czyli dosyć dużo. Czyli czy tramwaj na Kasprzaka jest potrzebny? 78% z was stwierdziło, iż tak.
10 iż nie, a 12% z Was nie miało zdania. Ponadto w drugim sondażu, czyli czy powinno być więcej live'ów z drona nad Warszawą z głosem Awiznosza, na 345 głosów 77% z Was stwierdziło już tak, 14 iż nie i 9 nie miało zdania. I faktycznie drugi live się odbył. Co prawda zapowiedziałem go dosyć tak też szybko. Kolejne live'y nie wiem kiedy będą, raczej w weekendy się będę starać, żeby były też w ciągu dnia. I tam lokalizacje to dosyć ciekawe, już mi dostałem propozycję chyba w jednym albo komentarzu, albo na Discordzie. Więc będę się tego starać, faktycznie dobre miejscówki, oczywiście jakieś metro i inne obiekty też będą się pojawiać. No i na koniec tu jeszcze mamy, no to w ogóle było dosyć dużo odjazdów, w ogóle ładne zdjęcia wam puściłem, że mniejsza z tym gdzieś będzie opóźnione, zobaczymy kiedy je zobaczycie. No i ostatni sondaż, czyli czy parku Jeź-Winnica jest potrzebny z węzłem przesiadkowym dla tramwajów i autobusów? Na 244 głosy 73% z Was stwierdziło, iż tak. Ja się z nimi 100% tak zgadzam. Ten parku Jeź jest potrzebny dla osób dojeżdżających z Jabłonnej czy Legionowa. Wiem, że Legionowa ma pociągi, ale Jabłonna już z kolei nie. I miejmy nadzieję, że to powstanie. Tak jak kiedyś tramwaj pod Warszawą. Ale tutaj już dowiedziałem się mniej więcej, jak to powinno wyglądać, żeby taki tramwaj pod Warszawą powstał, z gmin podwarszawskich do Warszawy. I powiem wam, że jest to do zrobienia. Ale o więcej na temat chyba powiem jakimś gościu Awiznosza, czy okiem Awiznosza, bo to będzie dosyć ciekawe. No i tutaj jeszcze w tej samej ankiecie 18% z was stwierdziło, iż nie jest potrzebny tramwaj, znaczy pętla parku Jeź na Winnicy i 9% z was nie miało zdania. Nie wiem czemu o tym zapomniałem, bo niestety to było tylko na Facebooku, na stronie ZDM-u się to nie pojawiło. Film, na sam koniec zobaczycie go jeszcze zaraz po tej kwestii. No i co? Co tutaj mam ciekawego powiedzieć? Minęło 8 lat od kiedy jest 19-115 i parę ciekawostek nam tego. Zostało trochę zgłoszeń tutaj do nich puszczonych, mianowicie w 2020 roku to było 29 tysięcy zgłoszeń. Rok wcześniej, czyli w 2019 roku było 32 tysiące. A pierwszy rok funkcjonowania to było 15 tysięcy, a to był 2016 rok, czy pierwszy rok. Może przesadziłem trochę z tym pierwszy rok, ale tutaj to są dane, które mogłem znaleźć najdalej. No i oczywiście trochę tego ponaprawiali. Uszkodzenia latarni to 1247 zgłoszeń, uszkodzenia sygnalizacji świetlnej 818, z czego parę na pewno jest moich. Uszkodzenia nawierzchni chodnika, drogi rowerowej i jezdni to 331. Podejrzenie umieszczenia nielegalnej reklamy w pasie drogowym nielegalnie 189. Zmiana organizacji ruchu 167. Jest tego dużo i to są cyfry i liczby z tego roku. Ale o tym jak ZDM świętuje to zobaczcie w tym dosyć ciekawym filmiku. To było na tyle z tego mniejsza z tym. Miejmy nadzieję, że na dniach zobaczycie nowy odcinek z Warszawy Zachodniej. On już czeka. Wspierający już go widzieli. I miejmy nadzieję, że niedługo będę mieć już pozwolenie, aby wam wszystkim to pokazać. No i cóż nie mówić, jeśli ten materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No Zachodnia będzie najbliżej. Cities muszę zmontować i kolejne materiały z Warszawy będę musiał nagrać. Jakiś odcinek historyczny też będzie z metra niedługo, żeby zobaczyć jak wyglądała budowa stacji metro Bemowo na przestrzeni roku. To może być ciekawe. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!